tvpodkarpacie.pl. 30 listopada w kolejnym spotkaniu siatkarskiej drugiej ligi mężczyzn ekipa TSV Mansard Sanok zmierzyła się z liderem ligowej tabeli Karpatami Krosno. Mimo to, że przyjezdni, którzy w tym sezonie nie doznali jeszcze porażki i byli zdecydowanymi faworytami meczu, nastawienie sanoczan było bardzo bojowe. W meczu już z liderem rozgrywek, który jest zdecydowanym faworytem, nie oddamy łatwo pola i spróbujemy powalczyć o chociażby punkt. Jest to przeciwnik, mówię, który wygrał praktycznie wszystkie spotkania w lidze. Także mówię, to co pokażemy jest tylko dla nas. No najważniejsze, żebyśmy walczyli, tak? Musimy walczyć do samego końca i to będzie, myślę, największa nagroda dla nas i dla kibiców. Gramy dzisiaj ciężki mecz, na pewno będzie wymagał od nas wiele sił, wiele poświęcenia, ale po ciężkich treningach jesteśmy na to gotowi. Na pewno stawimy czoła liderowi tych rozgrywek. Na mecz z Karpatami Krosno przypadła 6. rocznica śmierci zawodnika TSV Wojciecha Korneckiego. Sanoccy siatkarze wystąpili w tym spotkaniu z czarnymi wstążkami na koszulkach. Początek pierwszej partii meczu rozpoczął się dla zawodników TSV bardzo pomyślnie. Dopiero w drugiej części seta krośnianie wzmocnili zagrywkę, co zadecydowało o zwycięstwie gości 17-25. Podopieczni Macieja Wiśniowskiego rozkręcili się w drugim secie. Skuteczne ataki zawodników TSV i dobra obrona pozwalały na grę punkt za punkt. Końcówka seta należała jednak do Karpat, które wygrały ostatecznie 22-25. Najwięcej emocji licznie zgromadzonym kibicom dostarczyła trzecia partia meczu, którą sanoczanie przegrali na przewagi 24-26. TSV Sanok Karpaty Krosno 0-3. Mimo porażki z liderującymi Karpatami Krosno, sanoczanie nie składają broni i już w najbliższy czwartek udają się do Skarżyska Kamiennej, aby zmierzyć się z miejscowym STS-em. tvpodkarpacie.pl